wróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Szuka Jezusa. Staje z Nim twarzą w twarz. Nie może go rozpoznać. Nie wie, że to on. On jej zadaje takie pytania. Dwa. Czemu płaczesz? I kogo szukasz? Czemu płaczesz? I kogo szukasz? Kilka dni temu Bóg powiedział do mnie: że nie jest źle płakać, tylko zależy, jaką jakość mają łzy. Zależy, dlaczego płaczesz. On jej pyta: dlaczego płaczesz? I kogo w związku z tym szukasz? Szukasz kogoś, kto odpowie na ten ból, który przeżywasz? Takiego kogoś szukasz? Bo jeśli takiego kogoś szukasz, to nie możesz mnie rozpoznać. Ponieważ ja nie odpowiadam na ból. Ja nie jestem odpowiedzią na ból. Ja jestem Twój nauczyciel i powiedziałem Ci, jak żyć, aby nie przeżywać tego bólu. Ona, kiedy słyszy swoje imię, z miejsca, gdzie mówi do niej jej nauczyciel, ona zaczyna rozumieć. Wiecie, Maria płakała w niewierze. Ponieważ Jezus tłukł im do głowy przez 3,5 roku, że wstanie z martwych. Mówił do nich tak: idę do Jerozolimy. Tam mnie zabiją. A potem wstanę z martwych. 3,5 roku im go tłucze. A ona stoi przy grobie i płacze. Bo jej zabrali ciało. Bo ona chciała jeszcze popatrzeć na zwłoki. I jeszcze chciała powspominać, jak było cudownie kiedyś chodzić z Nim. Jakże wspaniale to było, kiedy chodził po ziemi, uzdrawiał, wskrzeszał, wypędzał demony, a ja byłam przy Jego boku. Jakże czułam się bezpieczna. Jakże teraz czuję się niebezpiecznie. Ja jeszcze sobie popłaczę, ja jeszcze postoję przy pustym grobie, ja jeszcze ponarzekam na to, co mi się w życiu zdarza. Ja jeszcze się rozmemłam tutaj. Jeszcze trochę. A Jezus mówi: czego płaczesz? I kogo w związku z tym szukasz? Chcesz żyć wspomnieniami? Przecież mówiłem Ci, że wstanę z martwych. Dlaczego szukasz moich zwłok? Czemu żyjesz przeszłością? Głos Boga do człowieka, który do Niego przychodzi. Czego płaczesz? I w związku z tym, kogo Ty szukasz? Chcesz, żebym Cię przytulił i powiedział: rozumiem Cię? Przecież powiedziałem Ci, że wstanę z martwych. Przyjaciele, są takie łzy, które trzeba pokutować. Z
Są takie łzy, z których trzeba pokutować. Nie wszystkie łzy to są dobre łzy. Życie chrześcijanina to nie jest rozmemłane życie, stojące i wspominające, jak cudownie było kiedyś. Jesteś odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Jesteś człowiekiem, który jest człowiekiem wiary. Nie jesteś człowiekiem, który może się zapędzać w swoją przeszłość i żyć jakimś wspomnieniem. Bo od Boga usłyszysz tylko jedną rzecz, czego płaczesz i kogo szukasz. Kogo ty szukasz? To nie tak działa, kochani. On stał zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Wczorajszy dzień nie ma żadnego znaczenia. Wczorajszy dzień nie ma żadnego znaczenia. Chrystus zmartwychwstał dziś. Jeżeli do tej pory w jakikolwiek sposób szedłeś przed Boga i byłeś rozmemłany i mówiłeś: Panie Boże, pozbieraj mnie znowu do kupy, to przyjdź teraz do Niego i powiedz: Jezus, ja pokutuję z tych łez, z tych dziwacznych łez. Ja wierzę, że wstałeś z martwych. Ja wierzę, że jesteś żywy. Ja nie będę się zastanawiał nad dniem wczorajszym. Ja nie będę myślał o żadnych porażkach. Ja nie będę rozpatrywał wczorajszego sukcesu. Dzisiaj Ty jesteś zmartwychwstały, Chrystus. Dzisiaj uwielbiam Ciebie, Jezus. Ty, który wstałeś z martwych. Ty, który żyjesz. Ty, który żyjesz. Powiedz Mu: Jezus, ja wierzę, że Ty żyjesz. Ty żyjesz we mnie. Ty żyjesz przez mnie. Ty jesteś dzisiaj. Bo ja jestem dzisiaj. Uwielbiam Cię. Wywyższam Cię, Jezus. Wywyższam Cię, Jezus. A cudowny, święty, wielki, potężny i dobry. Mistrzu nasz, Mistrzu nasz, Mistrzu, On jest dla Niego, jedyny, a to pokorowo. Jezus, wywyższamy Cię, wywyższamy Ciebie. Alleluja. Alleluja. Do zwycięstwa prowadzi mnie Bóg, gdy przychuje Jemu.
Yeah.
siadł na was duchowy pył. Dokładnie. Czujecie ciężar? To jest ciężar. To jest duchowa rzeczywistość. Dokładnie. Byliście na stoku, wchodziliście w demoniczne atmosfery. Tak. Usiadł na was pył. Popatrzcie. Chodźcie wszyscy do przodu. Każda osoba, która tak czuje się, że to na ciebie siadł. Czujesz suk. Czujesz suk. Szutorowo suk. Nieważne jak, czujesz suk. To jest, że nie możesz przebić się dalej. To jest duchowy pył. Wszelką moc, którą podjęli to w imieniu Jezusa.
odsuwa. Każdą niepoczność się zgrywa. Miły Jezus, religijny form! Oh,
Thank you.
wszystkie osoby, które są osobami widzącymi i określają się, że są powołane przez Boga i namaszczone do służby proroczej. Chcę wam coś powiedzieć. To bardzo poważna odpowiedzialność. I nie straszę, tylko mówię, jaka jest prawdziwa duchowa rzeczywistość. To na tą służbę są przypuszczone największe ataki. To ta służba jest narażona na zwiedzenie. A z drugiej strony to szczególna protekcja od Boga. Chciałbym, żebyście wyszli ci, którzy uważacie się, że jesteście namaszczeni do służby proroczej. Szowa katara wasitolo rodowo so, ene katara wasatolo rodowo se, kerele dele se, krajcie. Szama katara wasatolo rodowo se, kolo rodowo so, etara wasatolo rodowo so, kolo rodowo se, szako rodowo masi, tarara wasatolo rodowo se, ura rara wasatolo rodowo so, kerele rara wasi, tarara wasatolo, szama katara wasatolo rodowo so,
Oh.
stopa na sali, która siedzi przy strumieniu. Napij się tej wody. Napij się tej wody. Niech ona nie obolewa tylko twoich nóg. Napij się tej wody. Teraz się napij tej wody.
Yeah.
uzdrowienia fizycznego, psychicznego. Może potrzebujesz być wolny od demonów? Tutaj zapraszam. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia, zapraszam.
ubiegła wiadomość. Otóż kilka miesięcy temu za granicą pewien bezdomny polski rzeźmieszek wszedł do restauracji, zjadł obiad, a potem uciekł, nie płacąc rachunku. Gonił go właściciel restauracji, kelner. Polak uciekł. Kilka dni temu do tej restauracji wszedł człowiek, zupełnie inaczej wyglądający. Poprosił, aby zaprowadzono go do właściciela. Powiedział do niego tak: to ja byłem tym człowiekiem, który kilka miesięcy temu nie zapłacił rachunku, ale odnalazłem Jezusa. Jestem na początku tej drogi. Nie mam jeszcze pieniędzy, żeby zapłacić. Przyszedłem cię przeprosić. Wybacz. Jak będę miał te pieniądze, to ci zapłacę. Mówili o tym we wszystkich radiach, w internecie, wczoraj. Jeżeli nie narodziłeś się jeszcze na nowo, dzisiaj oddaj życie Jezusowi. Jeżeli nie słyszysz, oddaj życie Jezusowi. To jest czas łaski. To jest czas zbawienia. Każdy człowiek, który pojedna się na ziemi z Bogiem przez niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa, uwierzywszy w Jego śmierć i zmartwychwstanie, zbawiony będzie. Wystarczy prosty akt wiary, a wszystko zacznie wyglądać inaczej. Bóg wraca i to w wielkim stylu. Ojcze, modlę się o Kościół. Niech ludzie głosną bez znużenia. Niech uwalniają moc Świętego Ducha. Niech kolejni ludzie słyszą Ewangelię mocy. Niech doświadczają nadprzyrodzonych działań Twojego Świętego Ducha. Ojcze, modlę się i dziękuję Ci, że nas posłałeś. Wzmacniaj ludzi i ugruntowywuj. Niech pełni mądrości, mocy i odwagi idą i szerzą Twoje Królestwo, Ojcze.